Ja bym oczywiście przywołał tutaj takie projekty jak Papiernia, jak Brebank, jak Deski, Klub Sportowy Deski w Warszawie. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz, pewnie Andrzej to jeszcze uzupełni, ale że ta historia projektowania w czasie naszej firmy to są setki projektów, które są na półkach, to są dziesiątki konkursów, które część z nich wygraliśmy, ale bardzo wiele konkursów były przegranych, a to jest olbrzymi wysiłek i ogromny dorobek, również intelektualny w moim przekonaniu. Także tak to wygląda. Znaczy ja wracam do tych zmian na rynku zawodowym, architektonicznym, bo na każdym etapie naszej działalności były projekty przełomowe i trudne, ale ja bardzo, no my jesteśmy, jak już mówiliśmy wielokrotnie, no, dziećmi przełomu, prawda? Bagaż, powiedzmy, akademicki wyniesiony z poprzedniej epoki i start w samym początku nowej, czyli tworzyliśmy jak gdyby zręby nowego zawodu w Polsce. To było wszystko spontaniczne, emocjonalne, kreatywne, pozbawione z dzisiejszej perspektywy i romantyczne. Z dzisiejszej perspektywy pozbawione tej takiej biurokratycznej otoczki. Czyli były oczywiście inne problemy, ale jak gdyby w tej warstwie takiej od idei do realizacji to była wspaniała przygoda i w takich kategoriach było BRE, w takich kategoriach było, które było w końcu nowatorskie, dostrzeżone, ale pewnie dzisiaj w ogóle nie do zbudowania w takich konfiguracjach projektowo-architektoniczno-konserwatorskich, nie wiem jakich. Stara Papiernia też była takim romantycznym zrywem, gdzie po jednej stronie był inwestor zakochany w miejscu i chciał, a po drugiej my i rzucaliśmy się z motyką na słońce, ale coś tam wyszło.